idę w kolejne orędzie o Matce Bożej. Idę na wykrot. W jednym z orędziu Matka Boża mówi o swojej trosce jako matce i królowej Polski. Dzisiaj miałem już po Ewangelii powiedzieć kazanie, ale dopowiem wam pewne rzeczy, co mi przy... bo to wszystko w pewnym momencie rośnie. Przed mszą świętą, ni w 5, ni w 10, rzucam hasło właśnie dzisiaj, że ogłaszamy rok modlitwy wielkiej, aby na Ducha Świętego 24 ogłosić otwarcie oficjalne seminarium. Że jesteśmy gotowi nakarmić, dać spać, ubrać i rozpocząć studia. W metodzie bardzo prostej. Bóg powiedział rygor, dyscyplina i posłuszeństwo. Więc w związku z tym, kiedy okładzałem Matkę Bożą, mówię, kobito, tyś taka piękna. Ten obraz królowej Polski w niebo wziętej zasługuje na to, abyś ty była patronką seminarium. Królowa Polski w niebo wzięta. I zgłaszam fundację obrazu, takiego wielkiego. On będzie w auli przyszłego seminarium, w głównym holu. Jak będą ludzie wchodzili, klerycy, ten obraz wisiał. Więc fundację tego obrazu ogłaszam. Będzie metr większy, niech pani Marzena słucha. Gdzieś 60 szerszy, no i rama wielokrotnie bogata. Czyli tak plus minus na dzisiejszy dzień fundacja takiego obrazu z ramą około 25 tysięcy. Plus minus, bo poszerzymy go o 1 metr i dziś ogłaszam, seminarium swój odpust będzie miało zawsze 14 sierpnia na Matkę Bożą, Królową Polski w niebo wziętą. Mówiłem wam, że wewnętrznie czuję ciśnienie, że przyjdą orędzia o Matce Bożej, bo musi nastąpić jej miejsce jeszcze dostojniejsze w naszym działaniu. Bo wracamy do dzisiejszej Ewangelii. To wszystko sprowokowała Matka Boża. Choć Pan Jezus dał jej znak. Czy to twoja lub moja sprawa, niewiasto? Nie mają wina. My nie mamy intronizacji i mamy seminarium. Co to znaczy? Matka Boża musi rozkazać. Podpuścić swojego syna, a nam powiedzieć, uczyńcie wszystko, co wam powie syn. Słudzy mieli za zadanie nanieść wody. I nanieśli, rozumiecie? Takiej ilości wina, że starosta weselny nie mógł się nadziwić. W czwartym dniu piją lepsze wino niż na początku. Uniesienie wszyscy, słudzy wiedzieli, więc fama idzie ogromna po weselu. Chłopie, ty pijesz wino. Jak wino, jak ty pijesz wodę, jak to jest wino. Ja przynosiłem z Potocka wodę. To więc wiecie, co się tam dzieje. Matka Boża uruchamia pewne dzieło. Więc Matkę Boża proszę, żeby przystąpiła do dzieła i pogoniła Jezusa Chrystusa, żeby był królem Polski. Rozumiecie? Jutro, czy w którejś dni pokażę wam to orędzie nawiązujące do Kany Galilejskiej, że Jezus mówi Polsce, uczyńcie go królem. Daje, jest jego wola. Wyście przez te lata słuchali Matki Bożej, Pana Jezusa. Uczyńcie, co wam powie szyn. Żertwy ofiarne, wszystkie inicjacje. Zakon mariański, zakon rycerski, czystość, 10 przykazań, teraz dzieciństwo Boże. Na miarę naszych możliwości dajemy to wszystko, co Bóg chce. I w zeszłym roku słyszeliście, w tym, co na Boga Ojca głosiłem to orędzie, że Pan Bóg jest zadowolony z tego, co od nas otrzymuje. Więc Matkę Bożą prosimy i błagamy i deklarujemy, że jeszcze uczynimy więcej. Że nie do 3 naczyń przyniesiemy wody, do 100. Jak trzeba będzie, to uruchomimy pompy nożne, że będzie ktoś po Tosku rowerem kręcił, woda pójdzie, będziemy przenosili, żeby tego wina wystarczyło wszystkim. Żeby Polska pewnego dnia przeżyła wielkie wesele i uwielbiała Boga za to, co dla niej uczynił. Tyle naszych odniesień, moi drodzy, do Ewangelii. Trzeci punkt. Pamiętajcie, dzisiejszy dzień dla nas jest ogromną radością, bo spotykamy się jako rycerze, by Matce Bożej podziękować
za zaproszenie do wielkiego dzieła intronizacji, za to, że jesteśmy rycerzami, zakonnikami, że tworzymy jedną wielką wspólnotę. Po południu będziemy chcieli świętować w naszym wymiarze radości bycia razem z sobą. Teraz to wyrażamy przez modlitwę i wielkie dziękczynienie. Dlatego cieszę się, że was tylu idzie. Dzieci, jak pójdziemy po naszej hali, jak nas barany zobaczą, dzisiejsza procesja będzie całkowicie inna niż, moi drodzy, przez inne lata. Ale to w trakcie dopiero uczynicie. Pana Jacka poproszę, żeby przed procesją, jest pan Jacuś? Na konsultację, zanim pójdę do ołtarza, że mam pewne uwagi techniczne, dobrze? Pan wie, o co chodzi. Więc dziś chcemy światu pokazać, że jesteśmy najszczęśliwszym zakonem świata pod sztandarem Jezusa Chrystusa, Króla Polski, przy dowodzeniu nami przez hetmankę Marię Królową Polski w niebo wziętą. Dlatego cieszmy się, nie spieszy się nam nigdzie dalej. Po majówce, jak zaśpiewamy do Grzechyni wróć, biorę was na spacer, na ogród duszczyścowych. Przejdziemy, później wrócimy jeszcze na herbatkę, bo tam woda leci cały czas opodal. Tam wybija woda z ziemi, a mnie wypali 15 tysięcy złotych, że ja naruszyłem stosunki wodne. Ja tylko wodę poprowadził, nie rozlewała mi po całym polu, kapujecie, że popłynęła do Potucka. Pokazywałem urzędnikowi, tu jest 5 źródeł. Ty, on mówi, że ja naruszył stosunki wodne, bo sąsiad nie ma wody w piwnicy. Ja jestem niżej, no to wiadomo, że woda niżej leci. Co ja mu zrobiłem? Więc chcemy się cieszyć, jak pójdziemy do ogrodu duszczyścowych, nie zrywamy żadnych grzybów i nie mówić mi, że widziałam grzyba. Ja wiem, gdzie one rosną, kadę tam drzewko znam. Od dzieciństwa wiem, w jakim rejonie rośnie grzyb, jaką ziemię lubi i pod jakim drzewem. Nie zrywamy nic, bo tam są takie malutkie osicoki, takie, czy będą większe. Zebrałem 3 dni temu 20 z tego miejsca, wczoraj 15. Przedczorem 15 i w środę zbiorę ze 40. Ale jak pójdzie Chińczyk i powyrywa mi małe, pocz ksiądz i oto znalazł. Ale się słupie głupi. Nieprawdopodobne. To tyle, jak pójdziemy na spacer, nie? Można zdjęcia grzybom robić, ale ich nie dotykać. Bo jak je dotkniesz, one nie rosną. Dotknięcie powoduje, że grzyb już nie rośnie. Tyle moich reminiscencji, bajdurzenia. A teraz idę, dzieci, z Matką Bożą w nasze rozważanie. Popatrzę na zegarek, mamy o 1:00, skończę, żeby procesja ruszyła tak, jak planowaliśmy. Chcę przypomnieć moim dzieciom o moim przesłaniu z Wykrotu, które zarazem było ostrzeżeniem. 30 lat temu Ziemia Polska usłyszała to ostrzeżenie. Do dzisiaj objawienia na Wykrocie są nieuznane, prześladowane, nienawidzone, etc., etc., etc. Pragnę, aby było dla was przypomnieniem to przesłanie z Wykrotu o mojej roli matki, i o mojej pozycji w tym narodzie polskim. Jestem waszą królową. Nasi praojcowie w średniowieczu, w wieku XV, później XVI, tak kochali Matkę Bożą, tak ją czcili, że w 608 roku przyszła do Włoszech i ogłosiła włoskiemu jezuicie Mancinelliemu: nazywaj mnie królową Polski w niebo wziętą. Za 2 lata, w 610 roku, moi drodzy, król Polski wysłał swoją gwardię, najpiękniejsze karoce do granicy Śląska i stamtąd 200 huzarów i dragoni przywieźli Mancinelliego do Polski z tą wiadomością. W czasie orędzia na oczach króla w katedrze wawelskiej Matka Boża znowu przemówiła i powiedziała: nazywaj mnie królową Polski w niebo wziętą.
Ja to królestwo wybrałam i umiłowałam. Cała Europa o tym dudniała. XVII-wieczne kroniki jezuickie w języku chińskim mają zapisane to wydarzenie. Niemcy tak się bali królowej Polski w Niebowziętej, jak zajęli w pierwszym rozbiorze, moi drodzy, ziemię poznańską. Na granicy było opactwo cysterskie Bledzew. Byłem tam, znalazłem mury tego opactwa. Mury u dołu są na 3 metry szerokie. Więc Prusacy zrównali to opactwo z ziemią. Skasowali zaraz cystersów. A dlaczego zrównali? No bo tam, w tym opactwie, przez 150 lat był malowany obraz Matki Bożej Królowej Polski w Niebowziętej. Jest ich ponad 100 kopii tego obrazu, tylko o tym wam nikt nie mówi. Jedna jest w Rokitnie z uchem otwartym na zachód. Więc biskupi dali jej tytuł cierpliwie słuchającą. Jak ona słuchała, co Niemiec chce zrobić Polsce i broniła Polskę. Bo Niemiec zawsze będzie knuł przeciwko Polsce. Jak świat światem. Nigdy Niemiec nie będzie Polakowi bratem. To musicie sobie uświadomić. Mogą być różne umizgi, przebaczenia. Tej krwi się germańskiej nigdy nie zmieni. Więc Polacy w swojej mądrości dali obraz przy granicy w zachodniej Matkę Bożą Rokiciańską, to jest królowa Polski w niebo wzięta, z uchem większym, by słuchała, co Niemiec knuje. We Wilnie. Zaś ma większe troszkę lewe ucho w Ostrej Bramie. To jest królowa Polski niebowzięta. Po co? By słuchała, co Moskal knuje. Przecież pamiętacie 39 rok. Kto połączył siłę, żeby rozwalić Polskę? Pakt Ribbentropa i Mołotowa. 17 września, dwa tygodnie po wejściu Hitlera, weszli Moskale. Jeśli teraz będzie rozliczenie w Europie, to jak myślicie, kto poda rękę? Niemiec poda rękę Rosjanowi i obydwaj uderzą na Polskę w równym wymiarze. Matka Boża w licheniu z orłem polskim, jest to królowa Polski w niebo wzięta. Byłem w Zawichoście nad Wisłą. Jest tam obraz królowej Polski w niebo wziętej. Tej malowanej w Bledzewie. Niemiec tak się bał królowej Polski, że w annałach, starodrukach, moi drodzy, które są w bibliotekach w Poznaniu, to dranie z rękopisów Radziwiła potrafili wykreślić żyletką, wyciąć z tekstu, bo tam było napisane Maria Królowa Polski w niebo wzięta. To ją żyletką wycięli z książki. Niemcy byli super pikantni na temat królowej Polski w niebo wziętej. Nasi rządzący pisowcy szczycą się, że otwarli wielkie muzeum Wojska Polskiego. Te dzieci na pierońskim koniu siedzi Piłsudski. Mnie krew zalewa, rozumiecie? W innej sali. To ani jednego obrazu Matki Bożej Hetmanki, która przez tyle wieków Polskę ochraniała. Te czołgi, hełmy, karabiny. Jak się nie wstydzą, jak honoru nie mają wobec tej, której Polska tyle zawdzięcza. Pierwsza sala powinna być poświęcona królowej Polski w niebo wziętej i cudowi nad Wisłą. Ona ten cud zapowiedziała 40 lat przed bitwą, moi drodzy, przed bitwą warszawską. 100 lat wcześniej zapowiedziała, że jej święto królowej w niebo wziętej w Polsce będzie świętem państwowym na prawach państwa, święta narodowego i będzie dzień wolny od pracy. Komuniści to prowadzili na odchodne. Nie katolicy. Komuniści. Czy nie upakarza was to, Polacy, co oni z nami robią? Piłsudski w Muzeum Wojska Polskiego na koniu. Tak, gdzie Matka Boża? Pytam się cymbałów brzmiących. Gdzie jest ta, której zawdzięczamy wszystko?
gdzie jest hetmanka Wojska Polskiego, która ich prowadziła w bitwie pod Warszawą. I to ona ganiała ruskich, a nie Piłsudski na koniu. Piłsudski zdrajca podpisał pakt, czyli notarialną dymisję z dowodzenia armii parę dni przed bitwą warszawską, a dzisiaj, 14 sierpnia, o 18 był w Puławach na chrzcie. A Matka Boża po południu już zaczęła 14 wyganiać ruskich spod Warszawy. Oni już grzali, a jak ujrzeli 15 pełnię, no to dzieci portki potracili i było wianie na wschód większe niż przy tajfumie. Przypominam wam więc, że Matka Boża jest królową Polski w niebo wziętą. Jej się należą honory. Znacie mój cięty język nieraz ambony, jak ryknąłem na film rok 1920. No główna myśl przewodnia, alkoholik, oficer i wokół niego się wszystko kręci baby. Na wschodzie giną tysiące Polaków, a Warszawa pije i wódka wygrała wojnę, nie? A na temat Matki Bożej było ujęcie 15-sekundowej. Jeden pełny kościół i na końcu komentarz. Jak to zawsze bywa w historii Polski, Polacy przypiszą zwycięstwo Matce Bożej. Jakbym tego reżysera chycił za coś, wyrwał i na stópie powiesił. I teraz o tej czytam, że jeśli idzie o polskie filmy, rok 1920, jeszcze się Polakom nie udało pokazać prawdy. No pewnie się nie udało. Ten ostatni film to był o wódce i o lumpie oficerze, który był co chwilę tematem. Na chwilę się tam gonił na wschodzie, a później w Warszawie karczma. Pamiętam, tam miał mu Linda wylał na pysk wódkę. I to ma być wszystko bohaterstwo Polaku. Wódka. Dziś ktoś musi stanąć. I ktoś wam o tym musi mówić. Czytam teraz, dostałem rewelacyjną książkę na temat ruchu liturgicznego, jak ta rewolta wyglądała przed II wojną światową. Na czym ta choroba polegała? Fascynacja wschodem, ikonami. Ja 3 lata temu zaatakowałem wydawnictwo Chrystusowców, co dla lektorów drukują czytania i tylko ikony wschodnie. Żadnych chrześcijańskich, chrześcijaństwa zachodniego, żadnych naszej kultury, żadnych znaków. Tylko ikony wschodnie. No co zrobił redaktor? Rozpisał do numeratów ankietę, czy co oni sądzą, czy ta szata jest teraz dobra. No po miesiącu podał komunikat, że wszyscy, czy to numerują, to są zgodni za tym, żeby tam były ikony wschodnie. No to się przenieście, Chrystusowcy, na wschód i stańcie się prawosławnymi. Jak to można robić Muzeum Wojska Polskiego bez miejsca dla Królowej Polski w Niebowziętej i jej roli w wielu bitwach polskich, gdzie ona uczestniczyła w sposób widzialny, tak jak pod Warszawą. Jest Piłsudski zdrajca, na koniu wielkim stoi w sali w muzeum, a o Matki Bożej ani słowa. Dlatego zdaje się, że rozpoczniemy ogromną kampanię wyniesienia jeszcze raz na piedestał Matki Bożej. Aby ona była, moi drodzy, na poczesnym miejscu i by przypominała Polsce, że to ona jest matką i królową tego narodu. Dlatego Matce Bożej dzisiaj jako królowej naznaczyłem 2 zadania. Poprowadź nas, Matko, do króla. Umiałaś podejść swojego syna w Kanie Galilejskiej? Wydaj teraz podobny rozkaz. Sługom rozkaz taki, który sprowokuje również syna do działania. Po pierwsze było uderzenie w syna. Synu, wina nie mają. Matko Boża, powiedz, że Polska tonie, że nas rujnują, że nas sprzedają, że nas za chwilę podzielą. Amerykanie już dali znak Ukrainie.
dzieci, z wami będzie tak samo jak z Koreą Południową. Już dali. To, co zdobyli Rosjanie, będzie rosyjskie, a Ukraino, ty zapomnij, będzie Ukraina Północna i Ukraina Południowa. Korea, dzieci, i za chwilę to samo zrobią z Polską. Przecież bogaci zainwestowali, dzieci, miliardy dolarów lub euro w Ukrainę. Trzeba im za coś zapłacić. Ktoś to musi czymś zapłacić. Przez wieki zawsze płacono Polską. Kapujecie? Terytorium polskie było formą płatności w ramach odszkodowań. Maryjo, przyjdź i pomóż nam. Oświeć rządzących, aby się opamiętali. Wczoraj Ukraińcy się pochwalili, że codziennie wyszczeliwują do Rosjan 8 tysięcy pocisków artyleryjskich. I mówią, że nie mniej niż Rosjanie. To niech kosztuje taki pocisk tylko 2 tysiące. A na pewno wszystkie są droższe. Pomyślcie, co się na naszych oczach dzieje. Druga prośba do Matki Bożej. Matko ukochana, Królowo Polski w niebo wzięta, Bóg kazał mi dokonać odnowy Kościoła, odnowy liturgii. Tego dzieła nie da się zrobić bez powołań nowych kapłańskich. To stare nasienie, kochane, musi wymrzeć, bo to nie da się już przekonać ani zmienić. Co z tego, że po śmierci tak się skumani księża garną do grzejni, tak wrzeszczą, zapisz mnie na listę księdza Natanka, jak jest zapisana, wypomniany w wypominkach, dzieci już się uspokaja. No to chłopie kapłani, okej, my się za was modlimy, wykupujemy. Ja codziennie już dwa razy nam przy świętej wołam, niech miłosierdzie Boże okazań za ołtarz spłynie na was, ukochane dusze kapłańskie i dusze świeckie, które omadlam. Skoro wam to pomaga, no to wy nam, dziady, też pomóżcie teraz. Za późno otrzymaliście przejrzenie rzeczywistości, no to teraz się bierzemy do wielkiej roboty. Dlatego Matko Boża, tak nam pobłogosław duchowo w tym roku, materialnie, żebyśmy na Ducha Świętego przygotowali się 2024 roku i powiemy światu, że możemy przyjąć 30 kleryków w pierwszym rzucie. Możemy ich utrzymać, wykarmić, wychować, wykształtować. A ty będziesz patronką tego wielkiego dzieła. Bez odnowy kapłaństwa nie da się odnowić świata, ludzi ani Kościoła. To wszystko zostało zainfekowane. Jak powiedzmy, że zaczęli nad tym pracować, kiedy było to oszczerzenie dane Leonowi XIII, czyli 884 rok, czyli 150 lat jest degenerowany kręgosłup kapłaństwa przez metodykę, naukę, wykłady, dzieci, perfekcyjna, wypracowana metoda, ratio studiorum, podręczniki metodyczne. Więc dziś Matkę Bożą błagamy, aby przyszła jako królowa i wsparła nasze wielkie dzieło budowy seminarium. Zarówno Matka, jak i Królowa Maria mówi, troszczy się o los swoich podopiecznych. Dlatego przesłanie, które wam zostawiłam, jest pełne troski o waszą przyszłość. Polska odeszła od Boga. Ale o tym będę wam jutro mówił, a teraz mówię Amen.